serdecznie zapraszam na bajkę Kamishibai, zilustrowaną przez czytelników naszej biblioteki pod tytułem Bajka o Stewku, który na nic nie pozwalał siostrze. Stefek potrafił się kiedyś wspaniale bawić. Miał mnóstwo pomysłów na budowanie różnych konstrukcji z klocków, rysował wiele bardzo ładnych obrazków, siadał przy instrumentach rodziców, przy których zaczynał grać i śpiewać wymyślone przez siebie piosenki. Dla mamy i taty często też przygotowywał laurki bez żadnej okazji. A każdego dnia wspominał z nimi przygody, które przydarzyły mu się, gdy jedno z nich akurat nie patrzyło i mieli przy tym mnóstwo zabawy. Stefek też bardzo lubił czytać książki. Pewnego dnia, gdy całą rodziną poznawali kolejne przygody ich ulubionego, ciemnowłosego i piegowatego chłopca, który dowiedział się, że będzie miał rodzeństwo, mama powiedziała: spójrz, Stefku, ich mamusia ma w brzuchu małego dzidziusia. Naprawdę? Tak, a potem w domu będą mieli małą dzidzię. Chciałbyś, żeby u nas też tak było? Tak. Też chciałbym mieć siostrzyczkę albo braciszka. No to świetnie, Stefku, bo mamusia za parę miesięcy urodzi takie właśnie bobo, jakie jest w książce. Stefek i jego rodzice bardzo się ucieszyli z tej wieści. Od tamtego dnia zaczęły się przygotowania do przyjęcia w domu dzidziusia. Rodzice dużo opowiadali Stefkowi o tym, jak wiele rzeczy potrzebuje Bobas i że nie od razu będą mogli spędzać z nim całe dnie na zabawie. Stefek bardzo pomagał mamie i tacie, wybierając dla dziecka swoje stare ubranka i zabawki, żeby niczego Bobasowi nigdy nie zabrakło. Wszyscy też długo wyczekiwali na moment, gdy w końcu przywiozą do domu najmłodszego członka rodziny. I ten dzień w końcu nadszedł. Stefek był wtedy w domu z ciocią Jadzią i układał nową nitkę torów kolejowych do swojej ciuchci. Gdy nagle zamek w drzwiach się zachybotał i po chwili w korytarzu rozległy się kroki. Wrócili rodzice. Zobacz, Stefku, powiedziała mama i pokazała synkowi dziewczynkę trzymaną na rękach. To twoja siostrzyczka, Marysia. Cześć, Marysiu. Chłopiec zwrócił się do Bobasa i od razu spojrzał na mamę z błyskiem w oku. Czy też mogę ją potrzymać na rękach? Niestety nie, synku. Jesteś jeszcze na to za mały, odrzekła mama. Ale widząc, że chłopiec posmutniał, od razu dopowiedziała. Ale będziemy musieli się nią bardzo dobrze opiekować. Będziesz pomagał siostrze? Oczywiście, że tak, krzyknął rozradowany Stefek. A zobacz, co tata trzyma w rękach. To prezent, który Marysia chciała ci dać. To ten nowy sterowany samochód, który ostatnio widzieliśmy w sklepie. Jesteś super, Marysiu. Będziemy się od dzisiaj razem bawić wszystkimi zabawkami, spacerować i spędzać ze sobą całe dnie. Obiecuję. Niestety, ale lata mijały, a przyszłość, którą zaplanował Stefek, nie była tak idealna. Marysia wymagała wiele uwagi rodziców w czasie, gdy dorastała, a chłopiec czuł się przy nich zapomniany. Gdy przynosił mamie swój nowy obrazek, ona spojrzała na kartkę, pochwaliła go, pocałowała w czoło i wracała do karmienia dziewczynki. A gdy innym razem podszedł do taty, żeby zapytać, czy pobawią się samochodami, on odparł, że przyjdzie troszkę później. Rodzice nie mieli już dla Stefka tyle czasu, jak kilka lat wcześniej. Co wiele razy synkowi starali się wytłumaczyć, wspomagając się przykładem bohaterów z jego ulubionej książeczki. Stefek miał już 6 lat, a Marysia 3. Pewnego dnia rodzeństwo bawiło się w sprzedawców w sklepie spożywczym. Marysia miała przy sobie koszyczek z owocami na sprzedaż, a Stefek z warzywami. Do chłopca podeszła mama i zapytała: czy mogę poprosić te 3 pomidorki? Oczywiście, proszę bardzo, powiedział chłopiec, wręczając mamie 3 pomidorki. A czy mogę jeszcze to jedno jabłko? Mama zwróciła się do córeczki. Plosę, odparła dziewczynka, wyciągając do mamy rączkę z jabłkiem. Jednak zanim mama zdążyła chwycić owoc, Stefek tak mocno się zdenerwował, że wyrwał siostrze jabłko z ręki i krzyknął. Nie, ty nie możesz sprzedawać owoców, one są moje. Ja tutaj wszystko sprzedaję.
Mama widziała, że dziewczynce zrobiło się bardzo przykro, ale nim Marysia się rozpłakała na dobre, szybko powiedziała do córeczki. A, czyli pani jest tutaj kasjerką, tak? To w takim razie ile pani płacę? Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko, ale zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, jej brat zabrał jej zabawkową kasę i krzyknął. Nie, ty nie możesz obsługiwać kasy. Nie umiesz przecież. Ona jest moja. Marysia bardzo się rozpłakała, dlatego mama od razu wzięła ją na ręce, żeby uspokoić córeczkę. Mama porozmawiała z dziećmi po przykro zakończonej zabawie i Stefek przeprosił siostrę oraz obiecał, że już więcej jej tak nie potraktuje. Jednak gdy kilka dni później mama zapytała rodzeństwo, kto chce iść z nią na spacer, ponieważ była bardzo ładna pogoda, sytuacja powtórzyła się. Ja chcę, krzyknął Stefek. A Marysia? Zapytała mama. Ja też, odparła zdecydowanie dziewczynka i zaczęła gramolić się ze swojego fotelika, aby pobiec na korytarz po swoje buciki. Jednak nim Marysia zdążyła wybiec z kuchni, Stefek chwycił ją za rękę i powiedział. Nie, ty nie możesz iść z nami. Ty masz zostać tutaj i czekać na tatę, aż wróci z pracy. Dziewczynka rozpłakała się, a mama od razu ją przytuliła i spokojnie zapytała synka. Dlaczego, Stefku, Marysia nie może iść z nami na spacer? Bo ja chcę iść z tobą. Ja też chcę bardzo iść z tobą, ale Marysia chciałaby pójść z nami. Ale ona nie może iść z nami, bo ma zostać w domu. A dlaczego? No bo... Wróciłem, krzyknął radośnie tata wchodząc do domu. Dzieci, tata wrócił, powiedziała radośnie mama. W takim razie wszyscy pójdziemy na spacer. Nie, Marysia nigdzie nie idzie, ma zostać w domu, wrzasnął rozzłoszczony Stefek. Syneczku, przykro odparła mama. Co tam się dzieje? Zapytał zdumiony tata i skierował swoje kroki do kuchni. Marysia nigdzie z nami nie idzie, bo ma zostać w domu, a ja chcę iść z mamą na spacer. Stefek nie przestawał krzyczeć. No to w takim razie, jak chcesz iść z mamą na spacer, to ja zostanę z Marysią w domu i będziemy się bawić. Odparł spokojnie tata. Nie, Marysia nie może się bawić, bo to są moje zabawki. Ja chcę iść z tatą i mamą na spacer, a niech ona siedzi w domu i nic nie robi. Stefku. Mama także się rozpłakała i dopiero na ten widok Stefek się uspokoił. Dlaczego zabraniasz siostrze wychodzić z nami, bawić się waszymi zabawkami, rysować wspólnymi kredkami? Nawet jak kupujemy wam osobne komplety, to i tak jej wszystkie rzeczy zabierasz i twierdzisz, że są twoje. Stefek był już wtedy bardzo zakłopotany i sam nie wiedział, co powiedzieć. No bo ona nie może. Czego znowu nie może? Zapytał tata. Pomyśl, syneczku, dodała troskliwie mama. Czy tobie byłoby miło, gdybyśmy wszystkiego ci zabraniali, tak jak ty zabraniasz wszystkiego Marysi? No nie, zasmucił się chłopiec. A czy byłoby ci miło, gdybyśmy razem z tatą kazali ci siedzieć i nic nie robić, gdy my bawilibyśmy się z twoją siostrzyczką? Nie, chłopiec rozpłakał się. Nie płacz, synku. Tata podszedł do Stefka i przytulił go. Powiedz tylko, dlaczego tak traktujesz siostrę. Bo wy już kochacie tylko Marysię, a nie mnie. Chłopiec wtulił się mocniej w tatę. Jak to, Stefku? Zapytała mama. Dlaczego tak mówisz? Bo tylko nią się opiekujecie. Tak, śpiewnie przeciągnął słowo tata i spojrzał na chłopca. A gdybyśmy kochali tylko Marysię, to czy codziennie byśmy ciebie całowali i ściskali na dobranoc, szykowali ci jedzenie i bawili się z tobą godzinami? Stefek nie wiedział przez chwilę, co powiedzieć, ale nagle krzyknął. Ale to Marysia i tak nic dla mnie nie robi. Oj, synku, uśmiechnęła się mama. A pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu przewróciłeś się na rowerze i zdarłeś sobie kolano? Mama opatrzyła ci ranę, ale to Marysia przykleiła ci plasterek na nogę. Nawet ją wtedy uściskałeś za to. No, zapomniałem o tym. Chłopiec smutno opuścił głowę. No nie smuć się, Stefku. Tata wziął synka na ręce. Każdy popełnia w życiu błędy.
ale najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że robimy coś źle i to naprawić. Pamiętaj, synku, że nie można nigdy nikomu wyrywać zabawek z rąk, zabraniać wyjścia lub rozkazywać i decydować za kogoś, co ktoś może zrobić, a czego nie może. Chciałbyś, żeby kiedyś w podobny sposób tak traktowano ciebie? Powiedziała mama i podeszła razem z Marysią do Stefka, żeby go przytulić. Nie chciałbym, odpowiedział chłopiec. W takim razie, jeśli coś jest dla ciebie niemiłe, nie rób tego samego innym, dobrze? Dobrze, mamusiu. Stefek mocno przytulił się do wszystkich i po chwili dodał: i przepraszam, Marysiu, że byłem dla ciebie taki niemiły. Po tej sytuacji cała rodzina Stefka wyszła na wspólny spacer. Bawili się na nim świetnie. Poszli najpierw na jagody, potem do zoo, karmili gołębie w parku, a gdy nagle zaczęło padać, schowali się pod daszkiem jakiegoś budynku i przeczekali pod nim, aż znowu się wypogodzi. Od tego czasu chłopiec nauczył się, że zawsze trzeba odnosić się z szacunkiem do innych ludzi i nie można nikogo zmuszać do tego, co sami chcemy, aby ktoś zrobił. Koniec.